Cześć kochani. Cześć. Ale byliśmy szybcy. Bardzo szybcy. Bardzo szybcy. Witajcie w naszym kolejnym wideoblogu. Jest to podsumowanie naszej kwarantanny. Byliśmy odizolowani tutaj, w tych pięknych sceneriach natury przez 2 tygodnie. Tak. I praktycznie jedynymi osobami, które widywaliśmy, to byli panowie policjanci, którzy nas odwiedzali raz po raz i kontrolowali, czy przestrzegamy zasad obecnych. I dodatkowo mieliśmy spotkanie z naturą. Tak. Takie powrót do korzeni, powrót do natury. A co tu się wyprawia? Czytam sobie książeczkę na hamaczku, słoneczku, tak trochę za... Teraz mam dokładnie, ale widać, słuchajcie, bo mam tutaj tą wiśnię i dosłownie tak jak się kołysze leciutko, to mi tak słoneczko prześwituje troszeczkę. To po prostu magiczny widok. A co czytasz? Czytam Samuraje. Triumf i upadek japońskich wojowników. Taką książkę. Dostaliśmy ją na święta od świętego Mikołaja. Więc ją czytam, bo teraz mamy akcję, szczytujemy wszystkie książki, żeby ich nie tarabanić w banie. Super. Cześć chłopaki i dziewczyny. Co robicie? Hamakujemy. Tak? Czytamy książkę. Czytamy Zachętę do filozofii Arystotelesa. No proszę. Bardzo ciekawa lektura. Proszę bardzo. I bujamy się. I się bujacie. Pięknie. Tak jak wspominaliśmy w poprzednim wideoblogu, udało nam się zamontować nasze panele na dachu vana. Turbo sukces. Turbo sukces, tak, udało się i no ale oczywiście z przygodami. Tam mała pomyłka nastąpiła, pewne kable się zawieruszyły. Pewne kable się zawieruszyły, było małe zgrzytnięcie było, ale okazało się, że nic się nie spaliło. Tak. I wszystko działa tak jak ma. Całe szczęście. Jest dobrze.
Jak oceniasz, Grześ, podłączenie pierwszego panela? Katastrofa. Co się stało? Coś się zjarało, ale nie wiemy co. Na razie prawdopodobnie bezpiecznik tam zabezpieczenie przeciw przeciążeniu z paneli. Zobaczymy. Zobaczymy zaraz. Co robisz, Grześ? Rozkręcam samą hybrydę, bo poszło nie tak coś. Miejmy nadzieję, że tu jest jakiś bezpiecznik, który zabezpiecza panele w jakiś tam sposób i że da się go wymienić. A jak nie, to za błędy się płaci, no i tyle. Dobra, spalenie spaleniem, Grześ. Idę zobaczyć ten zamontowany panel na górze. Bo, kurde flak, to jest wyczyn. Powiem wam generalnie. Zamontowane, tak się męczyliśmy z tym, że to koniec. No bo problem jest taki, że my montujemy te panele, jak już wszystko jest zamontowane od środka też, jak dach jest zrobiony. Więc teraz trzeba było te mocowania, które są generalnie już jakby od dołu, jakby to powiedzieć, zakryte dachem, to teraz nie można nic samo dołu oczywiście robić z tymi panelami, nie można ich przykręcać, więc teraz co musieliśmy zrobić, to wymyślić jakiś sposób na to, żeby je przytwierdzić do tych tutaj takich już mocowań praktycznie bezpośrednio do panela, więc duża akcja. Ty gdzieś pod tym wszystkim. Wiadomo, a stąd ten poleciał. No. I co teraz? I co, Grześ, po rozmontowaniu inwertera, złożeniu go do kupy jeszcze raz i ocenie? Tak, pokazuje normalny charging. Czyli konkluzja akcji? Konkluzja akcji, coś się zaczęło jarać, ale szybko to wyłączyłem i się nie zjarało. To dobrze, działamy. Panele są zamontowane. I na koniec małe podsumowanie. Co nam tak naprawdę dała ta kwarantanna, więc punkt numer jeden. Tak. Punkt numer jeden to, tak jak wspominaliśmy, możliwość tego, żeby na 2 tygodnie tak naprawdę odszczepić się od świata zewnętrznego i od tych wszystkich przygód, które mieliśmy z przeprowadzką i tak dalej, i móc powrócić do natury, móc przyjrzeć się jej, ze spokojem, bez pośpiechu, zaobserwować różne zmiany w przyrodzie, jak ten czas mija. I trafiliśmy na wspaniały okres, bo za nami widzicie drzewa wiśniowe i jak tutaj przyjechaliśmy, to pączki były raptem na drzewach. No, zaczynały kwitnąć powoli. Tak, zaczynały powolutku kwitnąć, a teraz już po naszej kwarantannie, czyli po tych 2 tygodniach, one rozkwitły pięknie, więc widzieliśmy tak naprawdę całe to spektrum rozkwitania wiśni i mamy niesamowity tutaj gaj przyrody, więc myślę, że to była wspaniała możliwość dla nas przez 2 tygodnie. Punkt drugi? Punkt drugi. Znalazłem robaka. A propos przyrody. Siedzi sobie robaczek na Grzesiu, ale punkt drugi, to też tak sobie myśleliśmy, w nawiązaniu w sumie do punktu pierwszego, to jest to, że mieliśmy możliwość zagospodarować trochę czasu dla siebie bez stresu właśnie znowu związanym ze światem zewnętrznym. Z czymkolwiek tak naprawdę. Byliśmy sami ze sobą, mieliśmy zapasy jedzonka. Tak. I spędzaliśmy sobie czas po prostu nie martwiąc się za bardzo. Dokładnie. Czymkolwiek. Bez telewizji, bez żadnych dziwnych stresów i tak dalej. Czas dla siebie, żeby się uspokoić, wyciszyć. Więc to jest kolejny wspaniały punkt, wspaniały plus tak naprawdę odizolowania przez 2 tygodnie. I trzeci punkt? No to punkt numer 3 to porobiliśmy te rzeczy, które odkładaliśmy na tak. Później ciągle. Poczytaliśmy trochę książki, pomontowaliśmy w wanie małe tam detale, które wymagały zamontowania w końcu. Malowaliśmy, montowaliśmy panele. Tak. Wspaniały czas, żeby ponadrabiać różne projekty, które były już zaległe. I to w sumie
takie trzy główne punkty, tak, o których myśleliśmy, że warto się z wami podzielić naszymi jakimiś takimi przemyśleniami, że kwarantanna nie równa się po prostu zesłaniu i biadoleniu. I nudzie po prostu, tak, i w ogóle kaplica i nie wiadomo co. Tak, ale można coś wykorzystać, dokładnie. Jeżeli się tam ma takie możliwości, to absolutnie jest to czas też rozwoju. I w sumie kolejny vlog, który będzie przychodził na nasz kanał, to już będzie na wolności, w cudzysłowie. Więc zobaczycie kolejne nasze przygody, co robimy po kwarantannie, gdzie się udajemy. Dziękujemy, że nas oglądacie. Dziękujemy serdecznie. Subskrybujcie, komentujcie. I dokładnie. Zapraszamy na następny wideolog. Dokładnie. Ściskamy was mocno. Trzymajcie się. Cześć, pa!